Był to rok 1933. Mariette Beko, mieszkająca w Benux, w maleńkiej belgijskiej wiosce, miała wtedy 11 lat. Była najstarszą z siedmiorga dzieci ubogiej katolickiej rodziny robotniczej. Prosty, niewielki domek, w którym mieszkała, znajdował się w niewielkim oddaleniu od centrum wioski, na brzegu lasu. 15 stycznia 1933 roku, wieczorem, Mariette po raz pierwszy ujrzała w ogródku przylegającym do domu rodzinnego dziwną jaśniejącą panią. Pani uśmiechała się. Otaczała ją owalna poświata, ubrana w długą, białą suknię, przepasana długą, niebieską szarfą. Na głowie miała przezroczysty, biały welon. Z jej prawego ramienia zwisał różaniec ze złotym łańcuchem i krzyżem. Na prawej stopie pani Mariette dostrzegła złotą różę. Nieznajoma nieznacznym gestem wydawała się ją przywoływać. Mariette chciała podejść bliżej i prosiła matkę o pozwolenie. Ta spojrzała przez okno, przestraszyła się, widząc świetlistą postać za oknem, i zasłoniła firanki. Gdy matka się odwróciła, Mariette odsunęła je nieznacznie i ponownie wyjrzała przez okno. Nieznajoma dalej się uśmiechała i ją przywoływała. Dziewczynka zaczęła odmawiać znaleziony tego samego dnia na wiejskiej drodze różaniec. Pani ciągle ją przywoływała. Mariette podeszła do drzwi, ale matka zatrzymała ją i zamknęła je. Gdy dziewczynka podeszła ponownie do okna, jaśniejąca pani zniknęła. Następnego dnia miejscowy ksiądz, ojciec Jamin, ujrzał zdziwiony Mariette na porannej mszy świętej w kościele. Mariette pojawiła się także na lekcji religii. Zaintrygowany. Od paru miesięcy dziewczynka nie pojawiała się bowiem w kościele. Począł wypytywać się Mariette o przyczynę pojawienia się w domu Bożym. Mariette zwierzyła się mu z widzenia z dnia poprzedniego. Mimo wątpliwości wypytywał szczegółowo dziewczynkę, podejrzewając autosugestię w rezultacie zasłyszanych opowieści o objawieniach w Fatimie i niedawnych zdarzeniach w niedalekim Bering. Ale Mariette nie dawała się przekonać i odrzucała takie podejrzenia. Ojciec Jamin skrzętnie zanotował świadectwo dziewczynki. 3 dni później, wieczorem, około godziny 19, Mariette, tym razem obserwowana przez ojca, uklękła w ogródku, by ze złożonymi dłońmi odmówić różaniec. Nagle uniosła ręce w górę. Jak później tłumaczyła, ujrzała nieznajomą, zniżającą się ku niej między dwoma sosnami. Postać pani rosła i jaśniała coraz bardziej, aż zatrzymała się, unosząc na niewielkiej szarej chmurce, około 30 cm nad ziemią. Pani wydawała się modlić razem z dziewczynką. Po chwili dziewczynka opuściła ogród i zaczęła oddalać się od domu, idąc w górę lekko wznoszącej się ścieżki. Tłumaczyła potem, iż podążała za przywołującą ją dziewicą. Dwukrotnie w trakcie marszu padała na kolana, na zamarzniętą o tej porze roku ziemię. 3 razy uklękła w pobliżu rowu, wypełnionego wodą, wydobywającą się z niewielkiego źródełka. Tam piękna nieznajoma miała poprosić: włóż ręce do wody. Mariette uczyniła to i usłyszał to przypadkowy przechodzień. Na głos rzekła: te źródełko jest przeznaczone dla mnie. Dobranoc, dobranoc. Powtarzając słowa nieznajomej. Po czym niewidoczna dla postronnych pani, tak jak się pojawiła, powoli uniosła się między sosnami i zniknęła.
Mariette wróciła do domu. Wypytywano ją tam szczegółowo o obserwowane wydarzenia. Następnego dnia było jeszcze zimniej. Mimo tego Mariette znów o 19 wieczorem uklękła na dróżce za ogródkiem. Nieznajoma pojawiła się. Tym razem dziewczynka zebrała się na śmiałość i zapytała: kim jesteś, piękna pani? W odpowiedzi usłyszała: jestem dziewicą ubogich. I znów pani poprowadziła dziewczynkę do źródełka. Tam Mariette zadała kolejne pytanie. Piękna pani, wczoraj powiedziałaś mi, że źródło jest mi przeznaczone. Dlaczego mi? Wskazując na siebie. Uśmiechając się, dziewica odrzekła: to źródło jest przeznaczone dla wszystkich narodów, dla ulżenia cierpiącym. Dziękuję, dziękuję. Dziewczynka nie potrafiła nic więcej powiedzieć. Piękna pani pożegnała się. Będę się za ciebie modlić. Dobranoc. Kolejny dzień Mariette spędziła w łóżku, odsypiając nieprzespaną noc. Ale o 18:45 obudziła się, ubrała i wyszła do ogrodu. Nieznajoma pojawiła się znowu. Ach, tu jesteś! Radośnie zawołała dziewczynka i pytała: czego ode mnie chcesz, piękna pani? Odpowiedź przyszła natychmiast. Chciałabym mieć tutaj maleńką kapliczkę. Dziewica wyciągnęła dłonie i prawą ręką pobłogosławiła dziewczynkę. Przez 3 kolejne tygodnie dziewica nie pojawiała się. Mimo tego Mariette codziennie o 19:00 klęczała w ogródku i modliła się, czasem sama, czasem z ojcem. Dopiero 11 lutego, święto Matki Bożej z Lourdes, ujrzano Mariette udającą się w kierunku źródełka, zanurzającą w nim dłonie i czyniącą znak krzyża. Wydarzenia obserwowało 6 osób. Dziewczynka wydawała się wsłuchiwać w jakiś niesłyszalny głos, ale nagle wstała i z płaczem pobiegła do domu. Zatrwożona pytała się, cóż może oznaczać przynoszenie ulgi cierpiącym. Słów tych bowiem nie zrozumiała i lękała się ich. Następnego dnia Mariette udała się ponownie do ojca Jamina i powiedziała mu o wydarzeniach. 4 dni później nastąpiło 6 widzenie, obserwowane przez kilka kobiet i matkę dziewczynki, odmawiające z nią różaniec. Mariette przekazała dziewicy prośbę ojca Jamina, który prosił o znak potwierdzenia. Przez parę minut dziewczynka wsłuchiwała się w niesłyszalny dla postronnych głos. Później potrafiła tylko powiedzieć, iż dziewica odpowiedziała: wierz we mnie, a ja będę wierzyć w ciebie. Módl się nieustannie. I żegnając się, powierzyła dziewczynce sekret, który miał pozostać między nimi. Tak też się stało. Nigdy nie został ujawniony. 20 lutego, mimo śniegu, Mariette ponownie uklękła na modlitwie. Tak jak i przy poprzednich widzeniach, nagle opuściła ogród i udała się wzdłuż ścieżki, dwukrotnie klękając po drodze. Przy źródełku uklękła jeszcze jeden raz. Po paru minutach widzenie zakończyło się, a Mariette z płaczem udała się do domu. Bo pani tak szybko odeszła. Dziewica miała jej powtórzyć: kochane dziecko, módl się usilnie. Ostatnie widzenie miało miejsce 2 marca. O 15:00 padał ulewny, zimny deszcz. Mimo tego Mariette wyszła jak zawsze o 19:00 z domu i zaczęła odmawiać różaniec. Przy 3:10 przestało padać. Ujrzano ją, jak w ciszy, bez słów. Wyciąga ręce, wstaje z kolan, robi krok do przodu i ponownie klęka. W domu ujawniła przekazaną jej przez Maryję wiadomość. Jestem matką Zbawiciela, matką Boga. Módl się usilnie. Po tym pani pożegnała się tym razem ostatecznie. Na miejscu objawień
Zbudowana została i poświęcona, jak prosiła piękna nieznajoma, maleńka kapliczka, jeszcze w 1933 roku. Przy niej zaczęli gromadzić się pielgrzymi. W międzyczasie Kościół przeprowadził badania objawień. Powołana została specjalna komisja. W rezultacie w 1942 roku, po odrzuceniu przez kardynała Józefa Ernesta van Rooya, większość objawień, które w owym czasie miały miejsce w Belgii, wszystkich, oprócz Baring i Benux, biskup Ludwik Józef Kerkhoffs oficjalnie dozwolił na kult dziewicy ubogich. Same objawienia, formalnie uznane, zostały przez biskupa Kerkhoffsa w 1949 roku. W 1999 roku, na 50-lecie formalnego uznania objawień, Jan Paweł II, który odwiedził Benux w 1985 roku, wystosował list do ówczesnego biskupa Alberta, w którym pisał: w pewien szczególny sposób Maryja wzywała przywódców narodów, by stali się sługami pokoju i nauczycielami poddanych, zapraszając każdego, by dbał o swoich braci i siostry, o najmniejszych, najbardziej pogardzonych i cierpiących, którzy wszyscy są kochani przez Boga. Dziś do nas należy modlić się: Maryjo, pełna łaski, zawsze zatroskana o swoje dzieci, prosimy Cię, wyproś dla ludzkości bezcenny dar harmonii i pokoju. W 2008 roku, na 75-lecie objawień, Benedykt XVI dozwolił na odprawienie uroczystej mszy świętej poświęconej Matce Bożej Dziewicy Ubogich, a Mariette, tak jak i dzieci z pobliskiego Baring, innego miejsca objawień, w tym samym mniej więcej czasie, usunęła się w cień, zawarła związek małżeński i założyła rodzinę.